Witajcie, kochani, witajcie. Czekajcie, próba mikrofonu. Próbuję gdzieś go umieścić, bo jest strasznie duży hałas, wiecie? Jak tam? Pojawiacie się? O, tu będzie dobre miejsce. Nad głową. Co wy na to? Niedziela, kochani! Od razu pojawiło się trzy osoby po... I pierwsze serduszko. Aneta Chmielewska jest pierwsza. Witaj, Aneto. No to co, możemy zaczynać, prawda? Co prawda niedziela, kochani, to wiecie, ciągle maj, Danuta jest druga i Jola jest trzecia. Same panie się pojawiły. Cześć, Chris, mówi Jola. No jest pan, Marek Pietrzak, witam. Okej, okay. Słuchajcie, musiałem pozasłaniać wszystkie zasłonki, jest tak ostre słońce, jest, mamy do czynienia z majowym słońcem, nawet tutaj w północnej Kanadzie, kochani, dotarło słońce i zobaczcie, jak mi od razu włosy bieleją, wcale nie ze zmartwień tylko i nie z powodu wieku, tylko dlatego, że słońce wybiela mi moją czuprynę, dodając powagi sytuacji i dodając autorytetu moim wypowiedziom zwykłego truck drivera, także witajcie, kochani, nie? Słuchajcie. Anna, Grzegorz się pojawili, Agnieszka, Gosia, witajcie. O, tutaj kabelek mi się ustawił, dlatego że dałem ten mikrofon. Dajcie znać, czy dobrze słychać przez mikrofon, bo jak czasami się podłączy, to on się źle podłącza i nie wiadomo, czy to słychać. Także rozumiem, że słychać, bo inaczej byście już powiadamiali mnie, że jest kiepsko. Słuchajcie. Stany Zjednoczone. Zacząłem od WHO i Stany Zjednoczone, ale coś musiałem podać w tytule. Jak wiecie, była pewna taka masakra, która się odbyła, gdzie 10 osób zginęło w Buffalo. To jest poważna sprawa, dlatego że zawsze jak się takie rzeczy zdarzają, wiecie co się zdarza w Stanach Zjednoczonych? Od razu jest mowa o kontroli broni. Ja chciałem wam tylko powiedzieć, że chłopak, który tego dokonał, 18-letni, był diagnozowany jako mentalnie chory. On powiedział w szkole napisał rozprawkę, w której powiedział, że zechce odejść z tego świata, zabierając ile się da ludzi. To jest najczęściej ostatnio bardzo częsty motyw wśród tych tak zwanych mass murderers. Nie ma znaczenia, że był chory psychicznie, nie miał znaczenia, że nie dopilnowali tego, nie dopilnowało tego prawo. To, co ma znaczenie, to, że był biały i można było mu przypisać rasizm, a przez to skorzystać z pretekstu, żeby wprowadzić możliwość odbierania lub zakazania noszenia lub zakupywania broni w Stanach Zjednoczonych. A tak na drugą poprawkę konstytucyjną, pierwszą jest wolność słowa, drugą jest prawo do posiadania broni, to dwie główne fiksacje globalistów, moi drodzy, i musicie pamiętać, że oni skorzystają za każdym razem z takiej okazji. Nie ma takiej hipokryzji, której by nie użyli, prawda? O ile tragedia jest tragedią, to chłopak, który tego dokonał, był psychicznie chory i trzeba było... I rok wcześniej bywał u psychologa, policja o nim wiedziała, jednak nie pilnowała go i dokonał tego, o czym marzył, prawda? Zamordował ludzi. A ponieważ był biały, a zatem white supremacist, right? I od razu najwięksi terroryści. Także od razu Senat Stanów Zjednoczonych chce wprowadzić nowe poprawki, nowe zamordyzmy. Dlaczego? Ano dlatego, że globalizm się nie uda, dopóki ludzie i obywatele są uzbrojeni. Zobaczcie na Polskę. Nie mamy, kochani, prawa do noszenia broni. Są restrykcje. Można nas kontrolować? Można. W Stanach Zjednoczonych się boją. Boją. Zauważcie, że Biden, który się na ten temat wypowiedział, był pełen patosu, lewica była pełna patosu, a kilka dni wcześniej zdaje się, że była podobna sytuacja, zginęło podobnie parę osób, ale zabił tych osób w Colorado śniady, jak to się mówi, tak? Kolorowy. I co? Cisza. Nie było mowy o żadnej broni. Nie wolno dotykać. Niedobry temat, jak mówi to czasami. Niedobrze o tym mówić, jak mówi o tym czasami Piotrek Szlachtowicz, prawda? Więc słuchajcie. Więc to jest czysto polityczne, prawda? Tragedia tragedią, ale rozgrywki są czysto polityczne. Także można by powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnym kolejnym pretekstem do tego, żeby wprowadzać globalizm. Ale dzisiaj niedziela, porozmawiajmy odrobinę o optymizmie, tak? Mianowicie, nie wiem czy wiecie, że sprawa tak zwanego gotowania żaby, która jest zawsze przytaczana, ona kiedyś nie była nazywana
gotowaniem żaby, tylko metodą małych kroczków, tak? To sięga jeszcze czasów bardzo dawnych, pewnej szkoły filozoficznej frankfurckiej i pewnego filozofa, który był guru swego czasu lewicy, o którym zapomniano dzisiaj, na przykład jak takim profesorem Saul Alinsky, nie? I metody małych kroczków, metody aktywizacji środowisk lewicowych, żeby ograniczać i wprowadzać zamordyzm, zostały wprowadzone po tym, jak się okazało, że taki gwałtowny zamordyzm nie działa, więc trzeba to robić po małymi kroczkami. Ja wam jeszcze raz chcę zwrócić uwagę, że wiele lat później, ale już za czasów Obamy, czyli chwilę temu, jeden z jego głównych, że tak powiem, popleczników, Rahm Emanuel, to ja puszczałem wam taki filmik, który powiedział: nigdy nie przepuśćcie kryzysu do przyspieszenia sprawy, do wykorzystywania. I teraz, co się stało i gdzie leży nasza nadzieja, moi drodzy? Sprawy pandemiczne oraz dzisiejsza wojna to dla globalistów jest właśnie ten, co są te kryzysy, gdzie oni przyspieszają, czyli podkręcają gotowanie żaby. Ja wiem, że większość z was o tym wie, ale niektórzy nie wiedzą. Był taki przeprowadzony eksperyment, że jeżeli chcesz ugotować żabę, to wrzucasz ją do zimnej wody, ona się tam dobrze czuje, podkręcasz gaz i zaczynasz gotować. Temperatura się powoli podnosi, żabie się to podoba, aż w końcu się ugotuje i nigdy nie wyskoczy. Gdybyście wrzucili żabę do gorącej wody, to wyskakuje. To dzisiaj o tej metodzie gorącej gotowania żaby wszyscy mówią, ale to miało inny wymiar jeszcze parę lat temu i mówiło się właśnie o tak zwanym nudging. To mówili profesorowie lewicowi, to mówili wszyscy inni, którzy byli zgrupowani wokół wszystkich Bushów, Clintonów, Obamów, a dzisiaj Bidenów i im podobnych. W Europie to wiadomo, wszyscy są po tamtej stronie. Także. Natomiast na czym polega nasza nadzieja? To są już dzisiaj ci, którzy budowali te wszystkie teorie, Klausy Schwaby i inni, są dzisiaj wiekowi, nie? Sorosze, nie wiadomo, czy Soros żyje, chyba zdaje się, że nie żyje, jego syn teraz działa. Oni chcieliby za życia coś zobaczyć. To jest ich, wiecie, kiedy ludzie dzisiaj mówią, że Putinowi odwala, dlatego że już jest stary i dlatego chce jeszcze zakończyć jakimś zwycięstwem, to samo jest z globalistami. Bill Gates jest stary, prawda? Soros jest stary, Klaus Schwab jest stary. Oni chcieliby zobaczyć owoce swoich działań wieloletnich, prawda? I dlatego przyspieszają. To przyspieszanie, gotowanie powoduje, że być może żaba wyskoczy. To my, a tą żabą jesteśmy my, prawda? Więc, kochani, to jest ta nasza nadzieja, że oni zgłupieli w jakimś sensie, przyspieszając tak gwałtownie te procesy. I dlatego gwałtownie spada popularność między innymi Bidena w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? No, kochani, Giełda zakończyła swój zjazd na dół w zeszłym tygodniu, tak? Bo to dzisiaj jest niedziela. U nas jest długi weekend, Victoria Day w Kanadzie. Zakończyła kolejnym, ósmym tygodniem zjazdu w dół, prawda? Takie firmy jak na przykład Netflix chyba straciły 75% wartości. I jak mówiłem ostatnim razem, zarówno szef Banku Federalnego, jak i angielski odpowiednik, moi drodzy, szef banku angielskiego, zapowiedzieli, że będzie jazda ostra, czyli nie mają zamiaru za bardzo pomagać nam w tym zakresie. Co to oznacza? To oznacza, że mają zamiar zredukować majątek świata niżej, czyli zapowiedzieli niedwuznacznie, że filozofia, która obowiązywała w 2008 roku, mianowicie too big to fail, czyli nie można pozwolić tym dużym, żeby upadły, bo będzie katastrofa, w tej chwili przestaje działać. I moi drodzy, i to powoduje, że na przykład ruch MAGA, czyli Make America Great Again, skoncentrowany wokół Trumpa, zwycięża w podskokach w tej chwili. W tej chwili są prowadzone dwie walki, tak? Demokraci walczą, kogo wystawią u siebie, republikanie wystawiają swoich własnych. I teraz walka liberałów, to w ogóle nie ma co mówić. Liberałów w sensie amerykańskim, czyli lewaków, tak? Globalistów. To są wszystko globaliści. Tam nie ma co obserwować, oni są wszyscy za Schwabem. Natomiast warto obserwować
walki wewnątrz konserwatywnych, bardziej republikanów, których połowa jest podzielona na globalistów, a połowa na przykład na nie. No znaczy tak się wydawało, ale okazuje się, że jest lepiej niż myśleliśmy, dlatego że ludzie Trumpa wygrywają, co wtorek są prowadzone tak zwane prawybory wewnątrz partii demokratycznej, wygrywają praktycznie rzecz biorąc w ponad 90% wygrywają ludzie Trumpa. A ludzie Trumpa są antyglobalistami Schwaba. Więc to jest nasza nadzieja, że w listopadzie Ameryka wyrzuci, znaczy nie tyle wyrzuci, bo prezydenta nie może wyrzucić, ale jeżeli zdobędą przewagę w kongresie, to jak już mówiłem wcześniej, prezydent Stanów Zjednoczonych stanie się tak zwany lame duck, czyli kaczka bez mocy i bez autorytetu. Nie będzie mógł nic przeprowadzić, dlatego że kongres wszystko zablokuje, zarówno Senat, jak i Izba Reprezentantów. Ale na razie to oni rządzą i dlatego wykorzystują tą masakrę w Buffalo do tego, żeby osłabić drugą poprawkę do konstytucji, bo z pierwszą to już walczą od lat i jaką mamy wolność słowa, to widzimy to wszędzie, moi drodzy. W związku z powyższym ja się zastanawiam, czy tutaj, bo ja tak pozasłaniałem te firanki, ale może jakieś puszczę światełko i będzie lepiej trochę, nie? Czekajcie, o, tak to zrobię, chociaż wątpię. Bo, no dobra, wiecie co, to trzeba było się mi przygotować wcześniej, a nie teraz kombinować, jak to zrobić, nie? Także szanić to. Mam nadzieję, że dobrze mnie widzicie. I teraz tak, moi drodzy, pamiętajcie, że tamta strona zaczyna przyspieszać, bo chce jak najszybciej wprowadzić to zniewolenie nasze. Na przykład niedawno przecież, nie wiem, czy widzieliście, jak on się nazywa, Albert Burla, szef Pfizera, powiedział, że wchodzi fantastyczna nowa technologia, moi drodzy, nie wiecie nawet jaka, nie? Prawda? Mianowicie w tabletkach Pfizera będą umieszczane mikrochipy, które będą informowały lekarza, czy pacjent wziął tabletkę, czy czasem nie próbował jej nie wziąć, bo jak nie wziął, to nie będzie, prawda? No fantastyczna technologia, o której my wszyscy, jak wiadomo, tęsknimy. No, próbuję tutaj tak puścić troszeczkę światła. Słuchajcie, żebyście zobaczyli moje studio. Telefon stojący oparty o koszyk, tak? I ja próbujący walczyć z chaosem. Także wybaczcie mi, ale brakuje mi tego rozmachu TVP i pana, jak mu tam, Kurskiego, co słusznie powoduje, że ludzie słusznie i prawidłowo nazywają TVP kurwizją, nie? Także spoko, nie? Także tak to jest. I teraz słuchajcie, mamy do czynienia z pewną sytuacją, która mnie bardzo, ale to bardzo niepokoi. Ja eksperymentowałem na swoich innych mediach, mianowicie na Instagramie, gdzie praktycznie nie poruszam spraw polityki, tylko jakieś tam trokerskie rzeczy, tam zdjęcia wrzucam, nie? Na Instagramie ja działam nie jako Arctic Knight, tylko jako Chris Rozycki, tak? I tam nie możecie znaleźć, ale to tylko jeżeli interesuje was tam jakieś zdjęcia z trackerki albo moje przepychanki ze środowiskiem transportowym, gdzie ostatnio przeprowadziłem taki eksperyment, bo zobaczyłem istniejących tam typowych siepaczy systemu, tak? Lewicowe środowisko transportu na przykład, do którego ja należę, to chciałem wam o tym powiedzieć i jak to się wiąże z tym, co się dzieje, jest środowiskiem bardzo zlewicowanym. Praktycznie rzecz biorąc, to są wszystko zwolennicy, no kogo? Trzaskowskiego i Tuska, praktycznie rzecz biorąc, tak? Nienawidzą PiSu, czyli można by powiedzieć, mogę się z nimi utożsamiać, prawda? Bo ja nie to, że nienawidzę PiSu, tylko po prostu uważam PiS za wyjątkowo skorumpowaną partię polityczną, która nie dotrzymała umowy społecznej w związku z powyższym i doprowadziła do straszliwej zapaści finansowej kraju oraz dodatkowej śmierci ponad 200 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej, nas, naszych babć, naszych żon, tak? Jak przykład tej dziewczyny, która umarła razem z dzieckiem w 9 miesiącu ciąży, dlatego że lekarze odmawiali jej pomocy. Także kolaboranci PiSu, lekarze, rady medyczne, nasi ministrowie od Niedzielskich, Szumowskich, to są wszystko przestępcy, moi drodzy, którzy powinni być rozliczeni, a którzy nie będą rozliczeni tak długo, jak PiS rządzi, a pan Ziobro ciągle czeka w poczekalni, że może wreszcie Kaczyński dotrzyma słowa i zrobi jego premierem i będzie mógł usunąć pana Morawieckiego, co się nie zdarzy, dlatego że pan Morawiecki realizuje program globalistów no, nadgorliwie, można by tak powiedzieć. Także to, co zrobił Morawiecki z naszym krajem, to kwalifikuje się za zbrodnię praktycznie rzecz biorąc przeciwko narodowi.
i w tym zakresie. Natomiast wrócę na chwilę do tego środowiska transportowego. Otóż zobaczyłem, że grasują tam na przykład bardzo prymitywne jednostki, które nie znają litości, żeby terroryzować innych w sposób tak brutalny, szczególnie jednostki słabsze, na przykład kobiety, dzieci. I to są kierowcy, tak? Więc wypowiedziałem im wojnę, to natychmiast, jeden z nich zresztą prywatnie do mnie napisał: ciebie to nic nie ruszy, ty jesteś jednak odporny na takie nasze zagrania. Ja powiedziałem: tak, jestem, bo mam swoje własne siwe włosy, które świadczą o tym, że przeżyłem trochę w życiu więcej niż wy i wasze obelgi mnie nie traktują. Więc zaatakowali najpierw moją mamę, która żyje, ma 80 parę lat i była i w obozie koncentracyjnym, i na przymusowych robotach w Niemczech, i pochodzimy ze wschodnich terenów, więc wiecie, banderowcy nie są nam obcy i no, mi są obcy, bo ja byłem wtedy, ja nie żyłem w tamtych, ale mojej mamie nie. I on powiedział, że dobrze, że była w obozie koncentracyjnych. Należało jej się, prawda? Kiedy zwrócił mi uwagę, że może by walczył ze mną, a nie z kobietami, prawda? Później opowiadał o tym, że warto by ją spopielić i posypywać ludziom głowy. Rozumiecie? Tego typu zagadki. Później zobaczył, że mnie to nie wyprowadza z równowagi, więc zaatakował dzieci. Ja mam nastolatkę na przykład, nie? I graficznie opisywali o tym, co będą robić z tymi dziećmi, jakiś seks analny, jakie inne rzeczy, prawda? Ja bym chciał wam zwrócić uwagę na pewną rzecz. To jest część naszego społeczeństwa, bo my często mówimy o tym, że należałoby obudzić wielu ludzi. Obudzenie obudzeniem, ale ci oprawcy są częścią tego systemu, którzy współdziałają. Jedną z przyczyn, dla których ja się tym zainteresowałem, dlatego że miałem okazję współpracować i zaprzyjaźniłem się z pewną kobietą młodą, tak, która była pod moim auspicjami, zdobywała szlaki lodowe, prawda? I wydawało mi się, że ona mogłaby być tą polską reprezentantką, taką Joanną Dark transportu, która by mogła przejąć pewną pochodnię, na przykład chociażby ode mnie, być młodą częścią tego ruchu, który później zrodził się jako Freedom Convoy. Moi drodzy, okazało się, że ona wspiera tych ludzi, a jest utytułowana, ma kilkaset tysięcy followersów, udziela wywiadów, ale jakich wywiadów? TVN po prostu w pewnym momencie abdykowała ze swoich marzeń i podpisała cyrograf z, moi drodzy, systemem, tak? I kiedy ja zwróciłem uwagę, że ona wspiera tych dwóch oprawców, to się przyłamałem, powiem szczerze. Próbowałem zwrócić jej uwagę, bo myślałem, że może jest nieświadoma. Nie. Od razu zostałem przez nią zbanowany, mimo że byliśmy kiedyś przyjaciółmi, i zaczęła się oficjalna niemalże promocja tych dwóch typów. No pięknie, nie? Zauważcie, że mamy takich ludzi. I teraz do czego ja zmierzam? Bo tych ludzi nie zmieni nic. To jest rzecz oczywista, moi drodzy, więc kiedy mówimy o tym, że są ludzie nieświadomi, to zapominamy, że są też ludzie, którzy są współczesnymi kapo obozów koncentracyjnych. To wśród takich ludzi będą rekrutowani przyszli nadzorcy nas. Ci, którzy będą nas spopielali, posypywać głowy i będą katowali. Prawda? Dlaczego ja o tym mówię, kochani? Mówię o tym dlatego, że musimy zwracać uwagę na to, jak tacy ludzie się zachowują i dlaczego mogą się zachowywać. Jedną z przyczyn, dla których mogą się tak zachowywać, jest dlatego, że niszczymy prawo do wolności słowa. Cenzurujemy, banujemy, jest prewencyjna cenzura. W związku z powyższym, pamiętajcie, że jeżeli tacy ludzie wychodzą, a my moglibyśmy ich wszyscy zaatakować w sensie dyskusji, że to jest niegodne, że to jest paskudne, że to jest amoralne, to nacisk społeczny spowodowałby, że oni by się wycofali. Wolność słowa to nam gwarantuje. Natomiast każda próba krytyki ich powoduje, ja tu nie mówię teraz już w swoim środowisku, w żadnym wypadku, mówię teraz ogólnie, bo są wśród takich ludzi, znajdziemy wśród lekarzy, prawników, inżynierów, nauczycieli, polityków przede wszystkim. Dlatego, kochani, chciałem wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mówiłem wam kiedyś o tym, że każdy z nas ma co najmniej cztery fundamentalne lęki, które nas dręczą. Pierwszy lęk, który zawsze jest wspominany, to jest lęk przed samym sobą. To jest to, czym możemy się stać. I nie mówcie, że jesteście od tego wolni,
Dlatego, że przypomnijcie sobie czasami sytuację, w którym siadacie wieczorem i zastanawiacie się, co zrobiliście źle i co wam przeszło przez głowę. Czasami przechodzą przez głowę takie rzeczy, że zaczynamy się bać, co możemy zrobić. Co możemy zrobić, kochani? Później się opanowujemy, na tym polega dojrzałość, że myśl o zbrodnia nie jest jeszcze karana, prawda? Ale strach przed tym, co my możemy sobą reprezentować, jest istotny. W latach 70., kochani, Philip Zimbardo, to jest taki, to był psycholog na Uniwersytecie Stanford, przeprowadził eksperyment, który przeszedł do Uniwersytetu w Stanford. O tym nakręcono film w latach 2015, nie? Ja tego filmu nie oglądałem, znam eksperyment. Eksperyment musiał zostać przerwany po 6 dnia, po 5 dniach przerósł oczekiwania. Miał trwać 2 tygodnie, kochani. Otóż studentów podzielono na więźniów i strażników. I strażnicy mieli pilnować, żeby więźniowie nie uciekli. Po 5 dniach brutalność, zamiana strażników, która była to gra. Wszyscy wiedzieli, że biorą udział w eksperymencie, tak? Po 5 dniach brutalność strażników przerodziła się w takie okrucieństwo, że musiano przerwać ten eksperyment. To jest to, co uwalniamy w sobie, jeżeli damy niektórym ludziom prawo zwolnienie od odpowiedzialności i mamy do czynienia z brutalizmem, z okrucieństwem, które działa. I tak to działa w tych grupach trackerskich, o których mówiłem, więc dla mnie to był eksperyment, który ja powtórzyłem. Oczywiście jestem na tyle mocny psychicznie, że wszelkie ich obelgi po mnie spływają, dlatego że to ja jestem doświadczonym kierowcą, to ja jestem super specjalistą w ich gronie, to ja jestem człowiekiem, który posiada kompetencje zawodowe przekraczające ich marzenia, to ja robiłem rzeczy, których oni mogą tylko pomarzyć i nigdy nie będą zdolni do tego, żeby zrobić. I ja przeżyłem w życiu trochę rzeczy, o czym świadczą moje siwe włosy. W związku z powyższym ich ataki na mnie, tych współczesnych kapo, tych współczesnych nazistów, faszystów, młodych ludzi, singli, którzy są narcystyczni i mają nieograniczone prawo do katowania psychicznego na przykład dzieci, kobiet, ale i nas, tak? Jeżeli tego nie zatrzymamy, to żyjemy w społeczeństwie, które może nas katować. Nas, ludzi wolnych. Dajmy im tylko prawo i bezkarność i zobaczycie, że eksperyment Zimbardo powtórzy się tylko na skalę wielu narodów. Będą obozy koncentracyjne i ci ludzie będą tymi kapo. Oni nie rozumieją, że sami padną ofiarą, tak? Znamy wszyscy określenie, moi drodzy, pożyteczny idiota. Tak? To jest leninowskie określenie, opisujące socjaldemokratów, czyli nie socjalistów, nie komunistów, tylko socjaldemokratów, ludzi. Lenin uważał ich za ludzi, za przeproszeniem, skurwionych, którzy nie są idealnymi komunistami, więc nazwał ich pożytecznymi idiotami. To, co ci pożyteczni idioci, którzy współpracują z takimi komunistami, nie wiedzą, że Lenin miał pewną ideę: wykorzystać i pozabijać. Dlatego, że on powiedział, że tacy ludzie nie mogą być, bo on woli walczyć z kapitalistami, dlatego, że dla niego to jest czysty wróg. Natomiast taki brudny socjalista, jakim jest socjaldemokrata, czyli współczesna Unia Europejska, współcześni demokraci amerykańscy, to są brudasy ideologiczne. Nigdy nie zostaną komunistami i wykorzystują komunizm do szerzenia swoich zbrodniczych idei. Więc Lenin miał prostą zasadę: wykorzystać i pozabijać. Stalin nazywał je blać, nie? Wiecie, co to znaczy, kurwa, tak? Nie? To są... Po prostu Stalin nigdy nie pieprzył się w słowach, jeśli chodzi o określenie tych wszystkich ludzi. I teraz tacy ludzie rządzą naszymi krajami. Wszyscy globaliści to są takie blacie, socjaldemokraci, czyli pożyteczni idioci marksizmu, tak? Szkoła frankfurcka to jest nic innego jak szkoła marksizmu. Wszyscy Bidenowie, Obamowie i tak dalej to są marksiści, tak? Ja byłem swego czasu ateistą i zawsze mówiłem dumnie, że pochodzę ze stajni niczeańskiej, a nie z obory marksistowskiej. Tym się różniłem. Oczywiście tutaj można byłoby rozwinąć tę sytuację. Ja dzisiaj nie będę poruszał tematu Polski, tylko chciałem poruszyć o tym, że oni są w natarciu, ale podkręcają gaz i przez to obudzą się ludzie, którzy nie mają, moi drodzy, nie mają świadomości tego, z czym my walczymy, prawda? Że walczymy ze środowiskami, które nie będą znały litości w tym, żeby nas katować.
tak? W Kanadzie istnieją propozycje, żeby tworzyć obozy dla niereformowalnych. To jest nic innego jak oczywiście obozy koncentracyjne dla takich jak my. I oni znajdą takich ludzi, którzy będą nas katować. W środowisku transportu są właśnie tych dwóch i królująca im Shiro, tak? Dziewczyna z tytułem Shiro, 30-paroletnia dziewczyna. Ja chciałbym wam tylko powiedzieć, że bardzo często ludzie, kochani, biorą pomyłkowo piękno za dobro. Ja bym wam mógł pokazać bardzo jadowite węże, żmije, które są piękne i są jadowite. Piękno i dobro to nie jest synonimem. A my mamy tendencję, że jak ktoś jest ładny, to jest dobry. O nie. I mamy też tendencję do tego, żeby uważać, że jak ktoś jest wykształcony, to nie jest zdolny do zbrodni. No to przypomnijcie sobie, kto był szefem generalnej guberni, dr Hans Frank, prawda? Który swoich kolegów wysłał do Oświęcimia i spopielił, prawda? Why not? Także wykształcenie, inteligencja to jest jeszcze niewystarczająco. Tu trzeba mieć. Stąd, moi drodzy, śmieszna sprawa jest, ale ja jako ateista ze szkoły niczańskiej bardzo często lubiłem czytać Stary Testament, bo zastanawiałem się wtedy, to takie trochę śmieszne jest dzisiaj, bo ja jestem dzisiaj człowiekiem wierzącym, że zaglądałem do Starego Testamentu, bo zawsze byłem ciekawy, tak jak w westernach, jak oglądali niektórzy westerny, to ja otwierałem Stary Testament i pomyślałem sobie, kurde, komu dzisiaj ten stary dziadek wpierdzieli znowu? Bo ja uważałem starotestamentowego Boga jako starszego pana, który ma tak zwany anger management problem, jak to się mówi po angielsku, czyli problemy z temperamentem. Jak się wkurzył, to od razu komuś przywalił. Ja zawsze zaglądałem do Starego Testamentu, komu on dzisiaj przywali, nie? I dopiero z czasem zorientowałem się, że ja czytam Stary Testament zafascynowany jako ateista i nie mogłem znaleźć odpowiedzi, dlaczego ja to czytam. Dopóki nie zorientowałem się, że to jest najpiękniejsza historia, książka o socjologii i psychologii, tak? Dopiero po latach uświadomiłem sobie, że na przykład tam są przekazane pewne wartości, na przykład takie. W pewnym kraju, zwanym Babilonem, synonimem rozpusty i upadku moralnego, rządził król, jak on się nazywał, Baltazar po polsku, tak? Baltazar. I tam była kolejna impreza, wszyscy się bawili, wszyscy byli przekonani o tym, że są absolutnie nietykalni, nie? Znamy takie kraje, znamy taką mentalność polityków i nagle pojawia się ręka, która pisze Mane Tekel Fares. Pamiętam to jeszcze z dzieciństwa i zastanawiałem się, kuźwa, o co tu chodzi, nie? A jak to się kończy? A no wiadomo, król trochę się wystraszył, otrzeźwiał i mówi, hej, naukowcy, bo był za głupi, żeby zrozumieć, tak jak dzisiejsi politycy, jak na przykład pani profesor Płatek, która wsławiła się powiedzeniem, że jak powszechnie wiadomo, w środowiskach homoseksualnych rodzi się więcej dzieci niż w środowiskach heteroseksualnych. I nagle, no i naukowcy przyszli, podrapali się po głowie i przetłumaczyli ten mezopotański tekst. No ja tutaj zrobię parafrazę. Policzone są twoje dni, zważone są twoje uczynki, dostaniesz, w pierdziel. Tak? I państwo Babilon upadło. Cesarstwo rzymskie upadło, cesarstwo amerykańskie upada. Ono nie upada dlatego, że brakuje im bomb. Upada dlatego, że brakuje im moralnego kręgosłupa. Moralnego kręgosłupa. I dlatego ja o tym mówię, kochani, po to, żebyście zwrócili na to uwagę, że są wśród nas nie tylko ludzie nieobudzeni, ale przyszli kapo obozów koncentracyjnych, do których chcą nas wsadzić. Więc musimy mieć świadomość tego, że trzeba protestować, trzeba być świadomy i trzeba być też i gotowym, bo jeżeli pójdziemy do tych obozów koncentracyjnych tak jak Żydzi szli do gazu, to kto nas uratuje? To kto nas uratuje? Dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby być Żydami kierowanymi do gazu, jak tych dwóch by chciało. Dobrze, że tam była, należało jej się. Jasne, starych do gazów, młode dziewczyny do naszych łóżek, a takich jak ja do obozów pracy. I teraz umiejętność detektowania takich ludzi, piętnowania ich jest bardzo istotne, bo kiedy ja stanąłem w obronie tej dziewczyny jednej, którą katowali, a później chciałem zwrócić im uwagę, że atakują moją mamę albo moje dzieci, to nikt nie stanął w mojej obronie i nikt nie stanął w obronie tej dziewczyny. Większość była milcząca. I tacy jesteśmy.
Dlatego jeżeli do mnie piszecie, kiedy ja dałem tą kopię tej petycji do WHO, moi drodzy, bo teraz już skoncentruję się na WHO, to mamy, kochani, do czynienia z pewnym podejściem, a po co, a to nic nie da, a tylko dane nasze osobowe wezmą. Ja myślę, że z tymi danymi osobowymi to żeście się trochę obudzili za późno, bo oni już wszystko o nas wiedzą. Oni już wszystko o nas wiedzą, więc akurat jak podpisujesz petycję i podajesz tam swojego e-maila, imię, nazwisko, to nie jest to za dużo danych osobowych, a jednocześnie wyrażasz swoją opinię na ten temat. I teraz tak jak ja wychodzę i wyrażam swoją opinię i wielu z was przychodzi, żeby upewnić się, że jest nas więcej, bo na razie nie działamy, ale być może zaczniemy działać, to zauważcie, że kiedy wspominałem o Justynie Walker i jej koledze Kubie, to oni zaczynają działać, organizują wyjazd. Chcieliby mieć... Proszą o datki finansowe na zrzutkę. Ja was zachęcam, żebyście tam dali. Ja po skończonym live'ie pójdę i tam zrzucę się na nich, żeby mogli wystawić reprezentację w Genewie, bo ja tam, mnie tam nie może być, tak? Ja tam nie mogę być. Ale gdybym był w Polsce, to zastanowił się, czy nie przejechać się na wycieczkę i nie pojechać z nimi, nie skoordynować. A jeżeli nie mogę jechać, to bym dorzucił te 50 zł, czy tam ile oni proszą, żeby sfinansować protesty, które tam będą. Dlaczego? A dlatego, że na protestach rodzi się więź, moi drodzy. Ja jak byłem i protestowałem na granicy, to nie macie pojęcia, jaka rodzi się w człowieku moc, kiedy widzisz tych samych ludzi, którzy też się nie boją wyjść, stanąć naprzeciwko policji i czuć tą siłę, kiedy razem stoimy tam i wiemy, że mamy rację. Więc siedzenie i napierdzielanie po klawiaturze fajne? Czy tak jak ja teraz do was przemawiam, to jest wszystko fajne? Ale ja bym do was nie gadał, gdybym tam nie był. Bo bym nie czuł się w ogóle upoważniony do gadania. A dlatego gadam, dlatego że chciałbym swojego troka przygotować pod następną demonstrację i wziąć w niej udział. Niestety dostałem tak po dupie, że musiałem się wycofać na chwilę. Tak? Więc w międzyczasie robię to, co mogę robić, plus dzielę się z wami swoimi przemyśleniami, wzywając was do tego, żebyście robili to samo, nie po to, żebyście w jakimś sensie byli klakierami mojej osoby, bo to nie jest tak, tylko żebyście zrozumieli, że jakiekolwiek nasze uczestnictwo, czyli podtrzymywanie płomienia, to co ja mówię, hold the line, my musimy podtrzymywać tą naszą linię oporu po to, że gdy przyjdzie czas mocniejszy, żebyśmy mogli wyjść na te ulice, żebyśmy mogli mieć w sercu przekonanie, do czego jesteśmy powołani, tak? Czy wyjdziemy tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy na internecie być bohaterami? Czy przyjdzie czas, żeby wyjść na ulicę i pokazać swoją obecnością pewien nasz światopogląd i naszą determinację o tym, że ta wolność jest nam dana z racji Stwórcy, a nie z racji przyzwolenia jakiegoś głupka, który się zwie premierem, na przykład pan premier Trudeau, który zapytany wprost, jak to jest, że wprowadził stan wojenny, to on powiedział, że policja go do tego poprosiła, a policja wydała oświadczenie, że nie. I co? Mamy kłamcę premiera i nie ma na niego silnego, prawda? To samo jest z kłamcą Morawieckim, to samo jest z kłamcą Macronem, czy innymi Niemieszkami, czy całymi światami pokroju Beneluxów, tam jakiś Holendrów czy innych. To są wszystko sprzedajne, no, blacie według Stalina, pożyteczni idioci Klausa Schwaba i innych. Na nich nie ma co liczyć. Oni powołują do życia poprzez demoralizację życia takich właśnie oprawców, jakich dwóch znalazłem na Instagramie, tak? Pod auspicjami bardzo popularnej dziewczyny, która wprost jej powiedziałem, jesteś hipokrytką, bo głosisz, że jesteś obrończynią kobiet, dziewczynek, dzieci, a wspierasz tego typu zachowania. I co? Jest przyzwolenie społeczne. Nikt jej nie zdetronizował. Nikt nie zażądał dymisji tej osoby, na przykład chociażby z tytułu Shiro. Pamiętajcie, że tytuł Shiro dostały dwie panie, prawda? Anita Włodarczyk, która jest wielokrotną mistrzynią olimpijską, która została uhonorowana krzyżem komandorskim
przez pana prezydenta, jakoś nie wyobrażam sobie, żeby Anita Włodarczyk popierała tego typu zachowania, w którym ktoś by wyszedł i powiedział, że stare baby do gazu popielić i posypować durnią, a takim jak ja odbierać dostęp do internetu. I ona to wspiera. I ona później udziela wywiadów, moi drodzy. To jest po prostu upadek, absolutny upadek godności ludzkiej. I my musimy z tym walczyć. Na każdym poziomie, tak? Nie wolno nam ulegać takim internetowym bullies i życiowym bullies. Czy pozwolilibyście, żeby wasze dzieci w szkole były tak katowane? Mojej córki koleżanka próbowała 3-krotnie popełnić samobójstwo. 3-krotnie! My musimy o nie walczyć. Kto, jak nie my, rodzice? Kto nie, jak my, mężczyźni? Do kanędzy. Do tego, żeśmy zostali powołani, panowie, a nie do tego, żeby siedzieć, pić piwo majowe, fajnie, wszystko pięknie. Czasami trzeba dostać pałą po plecach. Nie wiem, czy wy jesteście gotowi? Ja jestem. Ja jestem. Taka jest moja powinność. Fajnie sobie żyć, fajnie robić pieniądze, fajnie zwiedzać, fajne tereny. Ale mężczyzna jest wojownikiem. I musi, tak jak w średniowieczu, prawda? Pamiętajcie, że Zbyszko z Bogdańca, czy Maćko z Bogdańca byli ziemianinami, uprawiali ziemię, budowali majątki i nagle dostawali płonący wieniec, wici i szli na wojnę. Taka jest rola mężczyzny. Taka rola jest mężczyzny, żeby walczyć też o nasze kobiety i dzieci, tak? No do cholery. Jasnej. Nie możemy pozwolić, żeby wyszło dwóch oprawców, którzy ćwiczą sobie dzisiaj na internecie, jak zostać sługami nazistów globalistycznych w późniejszych realnych obozach pracy, tak? I teraz poruszę jeszcze jedną kwestię, do której się kiedyś mogę odnieść, moi drodzy. Mianowicie stopnia coraz zwiększającej się automatyzacji życia. Nie wiem, czy wiecie, no bo słyszeliście o tym, że rusza pilotażowy pewnie program tak zwanego minimalnego dochodu gwarantowanego, bezwarunkowego dochodu gwarantowego, ja nie wiem, jaka to jest formalna nazwa tego. Wiadomo, każdy dostanie 1300 zł miesięcznie, czy pracuje, czy nie pracuje, dostanie te pieniądze. Jak myślicie, czy to jest częścią planu globalistów? Tak jest. To się wiąże z pewnymi koncepcjami depopulacji, między innymi. Mianowicie, chciałbym wam powiedzieć, że w Chinach zabrakło pracowników. Wyobrażacie sobie, w Chinach zabrakło pracowników, w kraju, w którym jest z 1,5 miliarda ludzi. W związku z powyższym Chiny, ja oczywiście trochę ironizuję, ale Chiny zaczęły projekt budowy tamy w okolicach Tybetu, który będzie budowana w całości przez drukarki 3D i bezzałogowe maszyny zarządzane sztuczną inteligencją. Nie będzie tam kierowców, moi drodzy. Nie będzie tam w ogóle ludzi. Cała budowa tej tamy. Czekajcie, ja nie wiem, czy tutaj mam zdjęcie gdzieś miałem tego. O, tutaj jest, widzicie. China is using AE and 3D printing to build 590-foot-tall dam. Czyli blisko 600 stóp, to jest blisko 180 metrów, to jest ponad 180 metrów zaporę wodną. Nie będzie tam kierowców. Zwracam uwagę wam, ponieważ jestem ze środowiskiem kierowców. W Kalifornii FedEx, znacie FedEx, uruchomił już bezzałogowe ciężarówki, które dowożą paczki bezpośrednio do klienta. Paczki będą też dowożone przez drony, tak? Następuje automatyzacja transportu, takiego prostego bardzo. Natomiast Elon Musk, który niedawno notabene zapisał się do partii republikańskiej, także z lewicy przeszedł na prawicę, można by powiedzieć, jakiś rok temu powiedział, że jego zautomatyzowane ciężarówki będą gotowe w ciągu 18 miesięcy do wprowadzenia. To oznacza, moi drodzy, że to się wiąże na przykład z wizytą Harariego w Polsce 11 maja, który powiedział, że tacy ludzie jak kierowcy na przykład, to są niepotrzebni. To jest niski iloraz inteligencji. Pamiętajcie, że średnia światowa IQ to jest 100.
Średnia kierowcy zawodowego to jest 95. Dlatego nie znajdziecie w żadnym innym zawodzie tylu prymitywów, co w zawodzie kierowcy profesjonalnego. Takich dwóch na przykład. To nie jest przypadkowe, tak? Pamiętajcie, że poniżej 85 jest niedowład intelektualny, ci ludzie nie są zdolni do pracy. Wiecie, jaki jest procent społeczeństwa, który ma poniżej 85? Około 18% w Stanach Zjednoczonych, więc przypuszczam, że 15% to jest, można powiedzieć, na świecie. To oznacza, że w samych Stanach Zjednoczonych około 40 milionów ludzi jest niezdolnych do pracy. Przeliczcie sobie to na Polskę. 40 razy 15, 6 milionów w Polsce jest ludzi niezdolnych do nauczenia się podstawowych zajęć. Wiecie, że ludzie o niskim lorazie inteligencji zajmuje parę tygodni czasu, żeby nauczyć, jak zakleić, jak złożyć list i wsadzić go do koperty i zakleić. I nakleić znaczek w odpowiednim miejscu. To zajmuje parę tygodni. Dla tych ludzi, tacy ludzie są zbędni. Znacie to. Aborcja dotycząca ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, typu dzieci z zespołem Downa, bla, bla, bla. Ale pamiętajcie, że niektórzy proponują aborcję po urodzeniu. W najbardziej śmiałym przypadku to jest do drugiego roku życia. Wiecie, dlaczego do drugiego życia niektórzy... Jeżeli myślicie, że to są jakieś zbiry, to nie. To są profesorowie z uniwersytetów, na przykład w Chicago. Tak? Jeden z nich powiedział, że ponieważ dziecko nie jest w stanie odróżniać czasu, więc dla niego pierwszy dzień czy dziesiąty dzień to jest jak widokówka. To dziecko nie ma poczucia czasu, w związku z powyższym nie wie, że jest zabijane, na przykład kiedy ma półtora roczku i już biega. Ono nie wie, więc aborcja jest uzasadniona do drugiego roku życia, bo dopiero wtedy rodzi się poczucie czasu u dziecka, a zatem czy to będzie w pierwszym miesiącu, siódmym miesiącu, czy w drugim roku, to nie ma znaczenia dla dziecka, bo ono nie wie, że jest zabijane, natomiast my możemy ocenić jego przydatność społeczną, prawda? Teraz, no, ten śmiały projekt pana profesora został wycofany za Obamy, nie był brany nawet pod uwagę, ale za to dzisiaj się pojawiają, że do miesiąca po urodzeniu można by przeprowadzić aborcję na dziecku. No, to chyba sięga to do czasów japońskich, bo Japończycy uważali, że dusza człowieka wstępuje na dziecko dopiero w 30 którymś dniu chyba, także do miesiąca też używali. To był co prawda 16, 17 wiek, coś mi się tak chodzi po głowie, może są tu wśród was historycy, to mnie skorygują, ale tak mi coś się przypomina z czasów, kiedy jeszcze się czytałem o tych rzeczach. Więc mamy bardzo śmiałe projekty, na przykład aborcyjne, w którym będzie można ocenić, no, zobaczyć, przyda się, nie przyda się, jakby co, no to uciąć łeb i wrzucić do śmieci. Myślicie, że to jest niemożliwe? Za czasów Obamy pewien aborcjonista w klinice na Florydzie zgłosiła się 18-letnia dziewczyna, która ustaliła z nim, że przeprowadzi aborcję, ponieważ leciała imprezka w szpitalu. Facet, lekarz podał jej koktajl, który miał wywołać poronienie, ale ponieważ impreza leciała, kazał jej czekać, aż to zadziała, prawda? I poleciał pić dalej, nie? I ta dziewczyna urodziła żywe dziecko. Była przerażona, bo wszystko jej wytłumaczyli, że urodzi się martwe i będzie wszystko ładne, ale lekarz się spóźnił, bo imprezka trwała. Czarnoskóry lekarz, dlatego tą sprawę schowano pod dymą, bo Obama, który też był czarnoskórym prezydentem, nie chciał tej sprawy rozdmuchać. Wraca lekarz, patrzy na przerażoną, dygocącą dziewczynę, 18-latkę, to jest dziecko ciągle jeszcze praktycznie rzecz biorąc, i żywe dziecko. Wziął nóż, uciął głowę, wrzucił do kibla i spuścił wodę. No problem polega na tym, że to nie były jeszcze czasy pana Bidena, który pracuje nad takim, być może będzie pracował nad takim projektem, a być może jak nie on, to Kamala Harris na pewno. Problem polega na tym, że jak się dziecko urodzi, to już jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Więc został oskarżony o zabójstwo, tak? Czy o morderstwo, nie pamiętam jak to było. To było lata temu, także nie pamiętam nawet jak się skończyło. Wiadomo było, że się skończy dobrze, nie najgorzej dla innych. Więc moi drodzy, globaliści chcą usunąć ludzi starych, zniedołężniałych oraz młodych, którzy sobie nie poradzą w życiu, tak? Mają być tylko użyteczne woły robocze, które będą pracowały na latyfundiach Bezosa, globalisty typu Billa Gatesa, Bezosów, Sorosów i innych, moi drodzy. Więc jeżeli my nie zaczniemy tępić tych ludzi, którzy chcą nas zniewolić i wsadzić do obozów koncentracyjnych, na razie słowem i naszym zachowaniem, którym wychodzimy i mówimy twardo, nie, ty oprawco, bawisz się w eksperyment Zimbardo? Ja na to nie pozwolę.
Włapię cię i potrząsnę tobą, prawda? Ale ja sam tego nie zrobię. Musimy wszyscy w tym wziąć udział. To jest nasz udział. Zanim wyjdziemy na ulicę, zanim zaczniemy walczyć, to jest nasz udział, żeby przeciwstawiać się temu kurestwu moralnemu, które nas otacza, tak? To są ludzie tak zbydlęceni, tak zindoktrynowani lewicową, moi drodzy, ideologią śmierci, barbarzyństwa kulturowego. To, co się wydarzyło z polskim, z rosyjskim ambasadorem w Polsce, to jest czyste barbarzyństwo. My przejmujemy powoli jako Polacy azjatyckie metody barbarzyńskie postępowania. I wśród mojego środowiska transportowego dzieje się to samo. Oni mają przyzwolenie nasze na zachowanie się tak barbarzyńskie, że w dawnych czasach bylibyśmy zaszokowani. A dzisiaj uznajemy, no cóż, takie życie. I tak przy niedzieli chciałem powiedzieć, że z jednej strony podkręcili gaz, więc ludzie się budzą, bo widzą, do czego to zmierza, jakie czeka nas barbarzyństwo, jaka czeka nas niewola i jakie czeka nas życie, jeżeli pozwolimy im na to zrobić. Więc ludzie się budzą, jest nas coraz więcej. Problem polega na tym, żebyśmy w każdej sekundzie naszego życia znaleźli coś, co pozwoli nam powiedzieć: hej, stop. Tak? Nie pozwolę na to. Nie pozwolę, żebyś obrażał. Nie pozwolę, żebyś katował. Nie pozwolę, żebyś uważał to za bekę. Bo to internet, Chris. Tobie powinni odebrać... Ty nie masz poczucia humoru, nie? No przecież palenie naszych matek, tak? Wiecie, była zasada... Znowu wracam się do Starego Testamentu. Szanuj ojca swego i matkę swoją. To nie jest zasada... Jeżeli jesteś niewierzący, to nie jest zasada, która jest religijna. Dlatego, że... Wzywam was jeszcze raz, znajdźcie mi jedną, jedyną kulturę, która by nie uznawała jakąkolwiek, indiańską, eskimoską, aborygenowie z Australii, jakąkolwiek, w którym nie funkcjonuje ta zasada. Dlaczego? Dlatego, że doświadczenie życiowe naszych babć, naszych prababć pozwoliło nam zaistnieć. I dlatego musimy to wziąć. O WHO dzisiaj mało mówiłem. Justyna organizuje Walker. Justyna Walker razem ze swoim kolegą Kubą organizują wyprawę aktywistów. Zdaje się, że będzie to 26 albo 28, gdzieś pod koniec. Ostatnie dwa dni obrad. Proponuję wam, żebyście tam zajrzeli do Justyny, zobaczyli, co ona organizuje. Jeżeli możecie, to wspomóżcie ją organizacyjnie, przynajmniej, nie wiem, finansowo. Tak? Ja na pewno tam zajrzę i coś dorzucę się za chwilę. Natomiast... Dzisiaj u mnie dopiero jest południe. Ja mam pracujący długi weekend, więc uciekam do roboty, kochani. A wam życzę przyjemnego wieczoru. I pamiętajcie, że podkręcili gaz i myśmy się zorientowali. My trochę wcześniej, a ci, którym zaczyna doskwierać, powoli się orientują, że this is it. Że musimy powstać z kolan. Musimy trochę coś zadziałać. I dlatego życzę wam odwagi w walce, jakby to powiedzieć, z barbarzyństwem tego świata. Oni muszą upaść, bo są barbarzyńcami. Bo są po prostu barbarzyńcami. Także zwycięstwo należy będzie do nas. I dlatego życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, kochani. Ja poczytam komentarze. I odniosę się do nich na następnym live'ie, jeżeli kiedyś tam będę robił. Także trzymajcie się. Heja!